Dzień dobry wieczór Państwu. To nie jest moje powiedzenie, dzień dobry wieczór, ale ono ilustruje idealnie uniwersalność, dlatego że nie wiem, gdzie Państwo mnie oglądają i która jest godzina u Państwa. Może być więc dla wszystkich dzień dobry i dobry wieczór dla nas. Jest, proszę Państwa, kot. Powarcz trochę, powarcz. No, nie chcę warczyć, więc go puszczę. O, słyszycie? Jak się wścieka? Niezbyt lubi. Już, idź sobie, już. No i poszedł sobie. Dobra. Proszę Państwa, kot był mi potrzebny do pewnej rzeczy. Miałem na to nie odpowiadać, ale odpowiem. Chodzi o jakiś list, szanowny panie Wroński, napisany od agencji detektywistycznej na L. Nie wymieniam jej nazwy, chociaż pewnie wszyscy Państwo wiecie, o co chodzi. Nie mam zamiaru dyskutować, po prostu zdziwił mnie ten list, bo wystarczyło do mnie napisać. Ja nie miałem nic złego na myśli, nie rozumiem. List jest sugerujący konfrontację, a ja nie chcę się konfrontować i powiedziałem wprost, że to nie jest konfrontacja, to co chcę. Po prostu nie jestem w stanie ocenić materiałów tej agencji bez dodatkowej wiedzy. To jest normalne. Chciałem ich zaprosić do siebie. Napisałem oczywiście, że jeśli mają odwagę, ponieważ to trzeba mieć odwagę wystąpić jednak przed kamerą, wystąpić publicznie i w dodatku odpowiedzieć na szereg pytań. Nie wiem, mam nadzieję, że jest tam ktoś, kto może pokazywać się publicznie, bo rozumiem tych, którzy nie mogą czy nie chcą. I stąd to napisałem, natomiast wcale nie miałem zamiaru konfrontować, a wręcz odwrotnie, nie napisałem o nich ani pozytywnie, ani negatywnie. Ja, moja droga agencjo, nie byłem, nie jestem i nie będę detektywem. Nie neguję też, że równie możecie mieć doświadczonych ludzi z wywiadu i kontrwywiadu. Mam nadzieję, że prawdziwego wywiadu i kontrwywiadu, a nie tego, co chętnie nasi politycy i wszyscy, i policjanci szczególnie, nazywają wywiadem i kontrwywiadem, bo to nie jest to, to są tylko zwykłe działania rozpoznawcze, trudne również, ale trochę inne niż robi to wywiad i kontrwywiad, więc inna sprawa. Natomiast uważam, że to nie chodzi o parcie na szkło i robienie sobie fejmu, tylko że skoro ktoś coś już upublicznił, no to powinien dalej to kontynuować. To raz. Druga sprawa to sprawa Iwony Wieczorek i czy Magdy Żuk jest już tak publiczna, że może nawet lepiej, gdyby wszystko działo się w świetle w Jupiterze, w świetle Jupiterów i przy kamerach, bo wtedy niemożliwe by było do ukrycia czy zabagnienia czegoś. Tak więc, droga agencja, ja cały czas podawiam prośbę. Niezwykłym był być wzywany poza prokuratorem na dywanik do jakiejś siedziby. Nie mam do was żadnych nie wiem czego. No. Po prostu nie interesuje mnie tak naprawdę mówiąc wasza sprawa, wasza praca, poza tym tylko, że chciałbym porozmawiać na temat tej sprawy. Być może wszyscy coś razem wniesiemy do tego. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego, na jakich przesłankach się opieraliście, czy możecie ujawnić, jakie mieliście informacje, bez źródeł po prostu. Ja zadałem szereg pytań, szereg problemów, które ja bym musiał rozwiązać, dotyczących środowiska, dotyczących działań prokuratury, co zrobiła, czego nie zrobiła i tak dalej, i tak dalej. Wystarczyło to opublikować u mnie na profilu i wtedy mi jakoś odpowiedział. W każdym razie nie zamierzam się konfrontować z wami, proszę panów, pań i panów, dlatego że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Liczy się dobro. Wasz, a notabene to ja wasz wpis mogłem odczytać jako konfrontacyjny, ale jako starszy człowiek już trochę biorę pod uwagę fakt, że dbacie o swoje, a przy okazji nie uważam się za osobę opiniotwórczą, może wręcz odwrotnie nawet, także nie ma co mnie, jestem takim tam sobie jakimś tam Wrońskim gadającym w internecie na razie, być może moja telewizja się rozwinie, to wtedy będę opiniotwórczym, na razie nie jestem opiniotwórczy, to jest pierwsza sprawa. Aha, jeszcze jedno, myślałem, że jesteście jak Lampard, a wy ustawiliście się jak Jerzy. Jerzy też lubię. Jeszcze raz, spokojnie, nie w celu konfrontacji, tylko w celu właśnie pogadania, również rozprokowania swojej własnej pracy i fachowości. Zapraszam was do siebie. Proszę się odezwać na priv i możemy porozmawiać uczciwie, spokojnie, jak fachowcy z dziennikarzem, bo za takiego się w tej chwili też uważam. Dobra. Kolejna sprawa to mam już dosyć rasizmu, proszę Państwa. Co się nie włączę dzisiaj w TVN, to w kółko słyszę o rasizmie. Co wiem, dlaczego to taka rasistowska telewizja jest? W kółko mówię o rasizmie.
Padła dzisiaj również informacja o delegalizacji ONR-u, to znaczy życzenie delegalizacji ONR-u, które mówią wszyscy jednym głosem. Jestem przeciwny jakiejkolwiek delegalizacji którychkolwiek z tych ruchów narodowych, proszę Państwa, dlatego że ta delegalizacja wywoła odwrotny skutek. Chodzi o to, że ONR, jeśli popełnił błędy, powinien wyciągnąć wnioski i błędów tych nie popełniać. Powinien również trochę przewartościować, sprawdzić dokładnie swoją działalność, swoich ludzi i tak dalej, ale to już jest jego sprawa. Natomiast delegalizacja tej partii z tradycjami jednak byłaby dość, no powiem, byłaby troszeczkę bez sensu. I nie wiem dlaczego tak się uparli akurat na NR, to nie Energius chyba te napisy. Nie wiem zresztą o co chodzi, dajmy już temu spokój. Poza tym z całej dyskusji w ruchu narodowym i w różnych ogrupowaniach ruchu narodowego widzę jedno. Widzę, że zamiast panowie wyciągnąć wnioski, połączyć się i razem pomyśleć, to wy nawzajem zrzucacie na siebie winę. Notabene sami przyznajecie wówczas, że jest wina, że jest jakaś wina, że ktoś tą winę ponosi. A druga sprawa to zanim kogokolwiek oskarżycie jakieś grupy i tak dalej, to pomyślcie, że to też o to chodzi. To też o to chodzi, żebyście się wszyscy ze sobą pożarli, pokłócili, więc pomyślcie Państwo, czy warto, czy nie lepszy jest, lepszy cel, jak usiąść, pomyśleć, zabezpieczyć się i wyciągnąć jakiś wniosek. No ale to już jest Państwa sprawa. Przepraszam się. W tej całych dywagacjach, przy tej całych awanturach minął mi... Pan też ma kota? Dobrze, odpowiem Panie Jerzy Ostrowski. Ja mam koty dwa i to mam te koty od bardzo długo. Jack ma w tej chwili 7 lat, a kotka ma 18, także to mam długo te koty. I psa też mam. Notabene. Proszę Państwa, wracając do spraw. Minął artykuł, nie zauważyliście Państwo, bardzo ciekawego artykułu z Onetu. Tak, czytam Onet, czytam, bo jeżeli jest coś mądrego, to rzeczywiście czytam. Artykuł pod tytułem Spalmy sobie dom publiczny. Link jest na profilu. Tak mi się on skojarzył ze sprawą Magdy Żuk i właśnie Iwony Wieczorek. Artykuł opowiada o sprawie braci czy jakiegoś tam rodzinnego sutenerów aresztowanych. I artykuł jest przerażający. Nie dlatego, że sprawa jest przerażająca, bo to jest samo w sobie jest przerażające. Jak ktoś kiedyś na ten temat czytał, to wie o co chodzi. I sposób traktowania kobiet i nie tylko kobiet, jako handel nimi, różne inne rzeczy. Ale przerażająca jest bezsilność, bo między wierszami ja widzę bezsilność dziennikarza, który tak boi się, ponieważ adwokat tych panów mu grozi, który widzi bezsilność policji. Policja, która twierdzi wyraźnie, że nic nie może zrobić. Sąd, który ich zwalnia. Nie rozumiem, który ich zwalnia, oni odpowiadają z wolnej stopy, mając wpływ na całe to środowisko. Nie rozumiem, proszę Państwa, jak do tego można było dopuścić. Ja wiem, że to jest Trójmiasto, więc może tam być jakiś układ trójmiejski. Nie chcę mówić, dlaczego tak jest. Nie chcę nawet, znaczy ja domyślam się, dlaczego tak jest, tylko nawet tego nie badałem, więc nie chcę wyciągać tutaj zbyt pochopnych wniosków. Ale jest to coś strasznego, jest to element procederu, który w Polsce się staje coraz bardziej jawny, coraz bardziej bezkarny, a ja to nazwałem Herrenfolk i mięsko. Do tego wszystkiego należy również dodać zdarzenia z Warszawy, czyli na przykład dealera celebrytów, gdzie nie podaje się nazwisk tych celebrytów, ukrywa się to. Ukrywa się to przed społeczeństwem. Dlaczego? I znowu, a bym chciał wiedzieć, kto jest na tej liście, kto w telewizji odgrywa rolę, czy w Sejmie, jeśli tam są ludzie z Sejmu, odgrywa rolę moralnego ojca narodu i tak dalej, czy odgrywa rolę bardzo uczciwego polityka, w rzeczywistości jest zupełnie co innego. Chciałbym posłuchać, zobaczyć, po prostu ocenić. Ponieważ tak się dziwnie składa, że pamiętam z Departamentu Techniki jeden szok dla mnie, kiedy zacząłem pracować w Departamencie Techniki na tak zwanym centralnym punkcie podsłuchu, odbioru, czyli na podsłuchach stacjonarnych, wtedy to była inna technika.
I tam był taki pewien bardzo znany człowiek podsłuchiwany, który przed kamerami, który publicznie był wzorem moralności, etyki, wszystkiego. Tymczasem jak już światło kamer zgasło, jak poszli sobie kamerzyści, poszło radio, poszła telewizja, to co ten pan potrafił mówić, wyprawiać, jak traktować żonę, jak traktować córkę, jak traktować syna, to proszę państwa, to były dwie różne osoby. To były naprawdę dwie rzeczy. To było piekło i niebo, proszę państwa. I też chciałbym to wiedzieć. A tutaj mamy przykład sytuacji, w której mamy sprawę pani Iwony Wieczorek. To oczywiście nie jest sugestia, która w jakiś dziwny sposób zaginęła. Potem mamy sprawę tych właśnie, tej jego właśnie mafii sutenerskiej, działającej również za granicą, ponieważ jeżeli przeczytacie ten artykuł, to zobaczycie państwo, jak daleko to sięga i w jaki sposób oni wpływają na to, by zeznań nie było. Oczywiście. Ja też nie wymieniam ich nazwisk, w artykule też są zmienione wszystkie nazwiska, bo ponieważ w Polsce jest takie prawo, że nie mogę tego zrobić, nawet gdybym wiedział. Nie mogę, ponieważ ich adwokat wsadzi mnie do więzienia. Mnie. Po prostu. Dlatego oni mają pieniądze, mają środki, mają i śmieją się prosto ze sprawiedliwości. O ile jeszcze są w Polsce, bo ukaranie zabraniem paszportu w dobie Unii Europejskiej, gdzie można wjechać sobie na dowód, to bądźmy szczerzy, a paszport zresztą można też sobie zawsze jakiś zrobić, kupić. Nie ma problemu, jeżeli ktoś ma takie układy, że odpowiada z wolnej stopy za tego typu przestępstwa, to tak jest. No, ktoś mi tutaj święto ONR oczyszcza się sami, nieraz tak było. Marzeniem wielu ludzi jest jedność organizacji narodowych. Może dożyje czasu, na właśnie wszyscy walczą o to, by tak się nie stało. I to też dla wielu jasne. To prawda. Odpowiedz, i a zaczynasz. Odpowiedz, Wroński, po to tu jesteś, a zaczynasz politykować. No, zawsze politykuję przecież. Kicia ma w miseczce jedzenie dla kotów, spokojnie. Dobrze. I proszę państwa, i chodzi właśnie głównie o to, żeby te wszystkie sprawy jednak w jakiś sposób połączyć. Stąd mój apel na przykład do tej agencji Lampart, już wymienię jej nazwę, że nie ma co się obrażać, nie ma co uważać, że tutaj ktoś chce zrobić jakąś politykę, czy ja nie potrzebuję wyskakiwać na cudzym nieszczęściu i nigdy tego nie robię, nie jestem hieną jak większość tak zwanej prasy z określonych kół. Chciałbym po prostu, aby ktoś w końcu usiadł i zaczął głośno i otwarcie o tym wszystkim mówić. Ponieważ mamy Bogatynię, prawda? Mamy sprawę pani Magdy Żuk. Mamy wcześniejszą sprawę jej koleżanki, modelki. Mamy panią Iwonę Wieczorek. Ja widzę w tym pewien wspólny motyw. Między innymi motyw związany z wyglądem obu tych kobiet. Oczywiście one nie są podobne w sensie takim, jak się mówi, jak robią to profilerzy z FBI, czy jak to widzą państwo na przykład z filmów o masowych, o seryjnych mordercach. Ale jest coś z nich wspólnego. Młodość, pewnego rodzaju niezależność. Coś w tym jest. Dalej, żeby powiedzieć, musiałbym rzeczywiście przebadać sprawę, przebadać środowisko, przebadać, co było potem, na przykład, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby to wszystko określić, i wtedy, proszę Państwa, wtedy można byłoby sformułować jakiś wniosek. Tego typu gangi niewątpliwie istnieją. Ja teraz tylko zapowiem, bo czekam na informacje również, ale otrzymałem bardzo dwie ciekawe i wręcz szokujące informacje dotyczące właśnie pani Magdy Żuk. Już z czasów, kiedy ona zginęła. Na przykład jedna z nich jest bardzo wręcz brutalna, dotycząca domu pogrzebowego. No niestety ludzie boją się mówić, ponieważ bardzo ciekaw jestem, co zauważyła prokuratura i czy to była prawda? I chciałbym skonfrontować to, co usłyszałem od pracownika fizycznego z tym, co oficjalnie stwierdziła prokuratura, i ktoś tutaj kłamie. Nie wiem kto. Nie sądzę, żeby ten pracownik fizyczny był w stanie coś takiego wymyśleć. To jest jeden przykład, którego nikt nie chce rozwiązać, prawda? Chciałbym również, a to pozwoliło mi zapytać wprost do MSZ, czy jak wyglądał protokół oględzin zwłok? Czy zwłoki zostały zapieczętowane i jest protokół konsularny z oględzin zwłok, bo takie są procedury prawne, jeżeli ciało sprowadza się z zagranicy. Wiem, ponieważ konsulowie, a ja jednej młodej konsul sam to pomagałem, bo nie wytrzymywała często,
Robiliśmy to w Londynie i tam wszystko trzeba sprawdzić po prostu. Niestety, tak to jest i jest protokół konsularny wysyłany również do MSZ-u. Na tej podstawie to ciało może przekroczyć granicę, więc chciałbym wiedzieć, jak to wyglądało. Ale to jest sprawa przyszłości, ponieważ sam czekam na informacje, czekam również na informacje. Zaraz ktoś mi coś napisał, tylko nie wiem kto. Na niebiesko mi ktoś coś napisał. Jest jeszcze jedna historia związana, którą ja nie zajmuję się tą sprawą, tylko jestem cały czas bombardowany informacjami. Powoli patrzę na to. Ja mam swoją własną teorię, bardzo prostą teorię, ale nie powiem jej tutaj teraz. Naprawdę nie powiem jej tu teraz. Jeżeli ludzie zdecydują się na odwagę, właśnie na odwagę, przestaną się bać, przestaną mówić, nie powiem nic, bo chcę żyć, bo boję się zostać zakopana. To jest cytat dosłowny z jednej z dziewczyn. To wówczas w jakiś sposób tą sprawę rozwiążemy wszyscy. Wszyscy, ponieważ państwo nie chce tego rozwiązać. Ja to widzę wyraźnie, że państwo nie chce tego rozwiązać, bo jeśli kobieta, młoda kobieta twierdzi, że boi się powiedzieć, bo się boi, że zostanie zakopana, to oznacza, że ona nie wierzy w policję, nie wierzy w struktury państwowe, a to jest straszne. To jest coś strasznego, bo to wtedy państwo przegrywa, tak samo jak w tej sprawie Gdańsku. Państwo w rezultacie przegrywa. Ludzie, którzy są najprawdopodobniej odpowiedzialni za śmierć młodej kobiety, nieważne, że to była prostytutka, ona została chyba nawet zmuszona do prostytucji, za spalenie jej żywcem w terenie obcego kraju, którzy są odpowiedzialni za stręczycielstwo i za prostytucję, chodzą wolno. A ja mówiąc to, narażam się bardzo mocno, po pierwsze na retorsje z ich strony, i to fizyczne również, bo takie są rzeczy, a dziennikarz się boi o tym napisać. Dziennikarz z Onetu, bardzo mądry jest ten artykuł i radzę go przeczytać, bardzo fajny i cieszę się, że nie tylko, że są również dziennikarze, którzy nie patrząc na to, na ich poglądy polityczne, bo mam to gdzieś w tej sytuacji, poglądy polityczne, bo dotyczy to wszystkie, dotyczy to każdego z nas, potrafią odważnie napisać to, co powinno się napisać. Niestety, tak to jest, mimo prawdopodobnie nacisków, jakie ich adwokat na nich wykonał. Ja nie podałem tu prawdziwego nazwiska, ja podaję tylko tytuł i opieram się na artykule i na wcześniejszych artykułach prasowych na ten temat. Niestety, za tym nie stoją ludzie z nizin społecznych, tylko organizatorami są ludzie wykształceni, inteligentni i bardzo, bardzo cyniczni, proszę Państwa. Tak to jest, w końcu musimy coś z tego wszystkiego zrobić. Zobaczę, czy tu są jakieś pytania. A właśnie, więc co nam pozostaje w takich czasach? W takich czasach, proszę Państwa, pozostaje nam robić, co robić? Nie bać się. Po prostu się nie bać, ponieważ jest nasza większość. 99% nas wszystkich jest uczciwa. Biedna, źle zarabia, źle jest opłacana, ale jest uczciwa. I powinniśmy przestać się bać, bo w momencie, kiedy przestaniemy się bać wszyscy, to nie będzie takich sytuacji. Oni się zaczną bać. Naprawdę. I ja w to głęboko wierzę. Piotr Michał Wójcik. Słyszałem o zwyrodnialcach policji. Proszę Państwa, policja jest taka sama, czym jest? Wypadkową społeczeństwa, prawda? Nie, procedury przyjęcia są ostre do każdej służby, ale nie uniknie się jednak osób, które w jakiś sposób te procedury ominą. To nie jest tak, że mamy jakiś w służbach czytnik myśli i odgadniemy, kto jest kto. To jest trudne. Oczywiście zabezpieczamy się przed tym i te procedury, one są tajne, więc nie będę o nich mówił dokładnie, ale są jednak, potrafią jednak wykryć. Wykryć oczywiście. I zdarzą się i tacy. Poza tym, proszę Państwa, bardzo często, żeby być policjantem, czy w ogóle pracownikiem służb, trzeba być bardzo mocnym i odpornym psychicznie człowiekiem wbrew pozorom. To nie oznacza, że trzeba być psychopatą i nie być wrażliwym, ale trzeba być odpornym na wiele stresów i przede wszystkim wiele pokus. A to jest naprawdę straszne. Policjanci są słabo upłacani. Wymaga się od nich bardzo dużo. Ogranicza się ich bardzo mocno, a płaci im się bardzo mało. Robi się z nich za każdy, i oni dobrze wiedzą, że w razie czego to ofiarami będą zawsze policjanci, bo zawsze będą kozłami ofiarami. I bardzo często ci policjanci nie potrafią oprzeć się pokusom łatwego zarobku i łatwiejszego życia, i łatwiejszego wykonywania swoich czynności i świętego spokoju po prostu. I to jest normalne, to jest bardzo ludzkie, a u nas nie ma żadnych
mechanizmów, które by pozwalały i zabezpieczały przed tym policjantów, bo u nas są tylko i wyłącznie mechanizmy karania, proszę Państwa. W służbach, w policji są tylko i wyłącznie mechanizmy karania. Nie ma mechanizmów pomocy i zabezpieczania ludzi, funkcjonariuszy, przed tego typu pokusami. To jest bardzo ważne. Będzie lepszy dostęp do broni, to i strach minie, tak mi się wydaje. Być może, ale pewnie... Znaczy Państwo, mój stosunek do broni, ja już to głośno mówiłem, ja osobiście nie chcę mieć żadnej broni, nie mam i nie chcę mieć, ale nie oznacza, żebym uważał, że dostęp do broni, że nie powinno być dostępu do broni. Tak, ale to nie chodzi, proszę Pana, o fizyczną obronę. Fizycznie obronić się jest bardzo łatwo. Ale jak Pan się obroni przed układem? Policjant, który nie wykonuje swoich czynności, ponieważ wie dobrze, że prokurator jest skupiony. Sędzia, który nie wykonuje swoich czynności, ponieważ też jest w tym układzie. Uważa pan, że broń tutaj pomoże? O nie, proszę państwa, nie zastrzeli pan. Wszystkie, jak pan zastrzeli, popełnił pan przestępstwo. Proste. Proste. Dilerzy płacą. Pewnie dilerzy płacą. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Dobrze, dzisiaj było trochę krócej. Dziękuję Państwu. Postaram się poprawić jutro. Chciałem właśnie powiedzieć o tych sprawach, tym bardziej, że po mojej wczorajszej audycji, dość emocjonalnej, no to już też odsądzono mnie od czci i wiary. Nie każdy rozumie, że dla mnie nie jest ważne, czy to jest jakiej rasy. Dla mnie jest najważniejsze, czy ktoś jest zły, czy dobry. Chcę powiedzieć, że był Żyd, który się nazywał Julian Tuwim, jest Żyd, który miałem kiedyś program i który jest całkiem fajnym facetem, ale był i Berman, był i Światło, byli inni. Tak jak w każdym narodzie, proszę Państwa, są po prostu zdrajcy, są bandyci, mordercy i dobrzy ludzie. I tak samo jest wszędzie, więc wytykanie tego komukolwiek jest troszeczkę bez sensu. I jeszcze raz powtórzę to, od czego praktycznie zacząłem. Bardzo bym chciał, żeby ruchy narodowe i ugrupowania narodowe nie szukały winnych, nie obrzucały się wzajemnie winą, ale zastanowiły się, jak zabezpieczyć się wszystkie, mimo różnic, partie, zabezpieczyć się przed prowokacjami. Bo jednym z elementów tej prowokacji z 11 listopada było to, żeby świat mówił o nas tak, jak mówi. A drugim elementem było to, żeby wszyscy mogli głośno krzyczeć o delegalizacji ONR-u, a jak to pan Schetyna mówił, pani Moniki Olejnik, delegalizacji praktycznie wszystkich partii narodowych. Tak to mniej więcej wygląda. Co jest totalnym nieporozumieniem i tak się, mam nadzieję, nie stanie. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Do jutra. Jutro o 20:30, jak zwykle.